Jerzy Warszycki, kierownik zespołu ludowego Mojęcice. Jesteśmy z gminy Wołów. Pracujemy we współpracy z Wołowskim Ośrodkiem Kultury, który prowadzi, jest jednostką patronacką naszego zespołu. Śpiewamy już od... Zespół powstał w 1979 roku, czyli na drugi rok obchodzimy już 35-lecie istnienia zespołu. Przez zespół się przewinęło około 100 członków zespołu. Aktualnie jest 24 do 5 osób. Zależy jak, czy wszyscy są zdrowi i na topie. Bardzo duże. Z regionalnych nagród osiągnęliśmy prawie wszystko, co można było. Mamy taką nagrodę specjalną bez miejsca papieża Jana Pawła II z dyplomem, która to jest takim wyróżnikiem naszej pracy. Aleksandra Żmijkowska, jestem instruktorem wokalnym zespołu. Śpiewamy kolędy, utwory religijne, ale przede wszystkim ludowe. Ludowe z różnych regionów Polski, bo śpiewamy i lubelskie, i mazowieckie, i tutaj dolnośląskie utwory. Śpiewamy również dużo utworów kresowych. Zespół śpiewa również na głosy, śpiewamy również patriotyczne utwory i w różnych imprezach bierzemy udział właśnie takich typu dożynki, czy właśnie patriotyczne spotkania, czy kresowe spotkania. Przyjeżdżają do nas zespoły z Ukrainy, z Wilna i robimy wymiany. Byliśmy w Bochum nie tak dawno i tam też prezentowaliśmy nasz folklor. Nazywam się Maria Warszycka, w zespole już jestem ponad 27 lat. No, stroje przez cały ten okres nam się zmieniały. Początkowo mieliśmy bardzo, bardzo skromniutkie stroje. Na 30-lecie dostaliśmy stroje dolnośląskie, ufundowane przez burmistrza, ale to są stroje ciężkie, więc na takie nasze lokalne uroczystości wykorzystujemy. Najczęściej jesteśmy w tych strojach. Mamy też kilka strojów górnośląskich, bardzo ładnych. No i jakoś najbardziej lubimy te. To są stroje piotrkowskie. Piotrkowskie na wzór piotrkowski.
Same żeśmy to wszystko haftowały, tak, szyły i to jest nasze rękodzieło.